Rapapara, rapapara, diabeł frajer, pała stara. Rapapara, rapapara, diabeł frajer, pała stara. Twarz miał przepiękną, niczym we śnie. Synem jutrzenki nazywał się. Ludnie i pewny, wrośnięte miał. Rządził, handlował, śpiewał i grał. Lesia pewnego przeszła go myśl. Pytak jak Jahwe na przedzie iść. Prędko się ruszył po święty tron. Lecz nagle dostał z góry lepwo. Rapapara, rapapara. Proklamacja władzy nad diabłem to jest wola Boga. Nie chcę, żebyście w nowym roku, stając przed problemami życia, a życie wali bez litości, mieli jakąkolwiek wątpliwość, że Bóg jest w was i pokonaliście w Chrystusie szatana. Problemy nie są żadnymi problemami. Problemy to miejsca, w których chrześcijanin staje i śpiewa szyderczą pieśń przeciwko królowi Babilonu. Rozumiecie? Nie wolno wam o tym zapominać, rozmywać się. Rozumiecie? Nie wolno o tym zapominać. W tym roku będziecie kosić. Kosić. Sialiście długo. Będziecie kosić. Diabeł jest diabłem i będzie robił to, co robi od początku. Przeszkadzał. Rozumiecie? Będzie przeszkadzał. Nie możecie pytać, Boże, czemu? Dlaczego? O co chodzi? Przecież jesteś ze mną. Zapomnijcie o takich rzeczach. Róbcie to, co mówi Bóg. Zacznijcie śpiewać szyderczą pieśń o królu Babilonu. O królu, który uważa się za króla wszechświata, a jest maleńkim królikiem. Maleńkim królikiem. Rozumiecie? Bardzo małym królikiem. Najgorszą rzecz, którą diabeł ci zrobił w życiu, rozumiecie? Ona miała taki wymiar. Tylko on nauczył cię robienia z tej małej rzeczy tak wielki problem. A rozumiesz? Musisz zacząć inaczej postępować. Nie rozmydlaj się. Nie uskarżaj się. Nie zastanawiaj się przed Bogiem godzinami dlaczego. Rozumiesz? W trudnych sytuacjach nie szukaj obecności Boga, żeby się do Niego przytulić. Przestań robić takie rzeczy. To są duchy sieroce. To duchy sieroce, które koniecznie muszą się przytulić do kogoś, bo jak się nie przytulą, to skamlą jak pies. Mam takiego psa, jak się nie przytuli parę razy dziennie. Rozumiecie, o co chodzi? Taka sierota Boża. To on się źle czuje. Nie jesteś sierotą, jesteś synem.
synem jesteś, wychowanym od małego na Spartiatę. Wychowanym od małego. Od momentu nowego narodzenia jesteś wychowany na Spartiatę. Jesteś wychowany do tego, żeby niszczyć dzieła wroga. Jesteś do tego przeznaczony, powołany. Rozumiesz? W tym nowym roku, kiedy będą się pojawiać problemy, a będą, stawaj przed nimi i zacznij szydzić z diabła. Szydzić. Szydzić. A potem przybliżaj się twoim sercem do Boga, ale nie po to, żeby się poprzytulać, ale po to, żeby odebrać od Niego jeszcze większą świadomość, że możesz pokonać przeciwnika od razu. Od razu. Rozumiesz? I niech tak się zacznie ten nowy rok.